Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, Dariusz Pagorzalski. Witam państwa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu dzisiejszego wieczoru przyjął pan poseł Marek Kopioła z Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, a jednocześnie z Komisji Obrony Narodowej. Witam szczęść, boże, panie pośle. Szczęść, boże. Panie pośle, naszą rozmowę rozpocznijmy od tego, co dziś wyjątkowo zbulwersowało opinię publiczną, mianowicie od filmiku, jaki został zamieszczony w internecie. Filmiku przygotowanym przez fundację Ruderman Family, w którym. Wielokrotnie powtarzane jest określenie, pada określenie polisz Holokaust. Panie pośle, to jest działanie z premedytacją, świadoma tak na Polskę, prowokacja, czy może jeszcze coś innego? Znaczy, ostatnie zdania pana redaktora w, w, w pełni się zgadzam z nimi, e, dlatego że ja jeszcze jedną rzecz dostrzegam, że jest to po prostu wojna propagandowa z Polską, z polskimi obywatelami. I niestety tylko jedna strona się cieszy, czyli Rosja. No tak, ale ten filmik jest wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych, więc cóż tam redaktorze, w Rosja może redaktorze, działać, działać. E, agenci wpływu osoby, które tak naprawdę funkcjonują na terenie Europy Zachodniej i nie tylko i za Atlantykiem? Skrzętnie są wykorzystywane przez służby specjalne, ale nie tylko służby specjalne, tylko działania propagandy ze strony Federacji Rosyjskiej. W związku z tym, dla osób, które trochę się znają i trochę czytają, widzą różnego rodzaju dezinformacje, i ten filmik jest jedną z takich działań. W związku z tym, dla nas, jest to niepokojące, dla nas, jest to skandaliczne, dlatego że to. Oskarżanie polskiego obywatela, polski naród jest po prostu niedopuszczalne. A z drugiej strony możemy pokazać, że maski opadły, i widzimy, jak młodzi ludzie, jak w Stanach Zjednoczonych, po prostu są indoktrynowani w sposób bezczelny. Z trzeciej strony możemy powiedzieć, że twórca totalitaryzmu, w Faszyzmu i nazizmu niemieckiego, Adolf Hitler obecnie się tylko i wyłącznie cieszy z zagrobu, że to Polacy są oskarżani o te okropne zbrodnie, co jest po prostu jednym wielkim fałszem i kłamstwem. E, I to jest smutne, e, że tak naprawdę Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone postrzegają tą kwestię dla nas bardzo e, bolesną. Czyli pana zdaniem tutaj ten spór na linii Polska-Izrael. Rosja z premedytacją wykorzystuje? Znaczy moim zdaniem go skrzętnie podgrzewa i to jest tak naprawdę umiejętność grania na wielu fortepianach i po prostu nie, oni, ich nie ma. To jest tak naprawdę, my mamy obecnie, tak jak pan redaktor stwierdził, że to jest spór e, w sytuację, że to Izrael oskarża Polskę o to, że wprowadził to prawo, które już od dawna powinno być wprowadzone i tak naprawdę od dawna Powinniśmy sobie z tym poradzić, z polskimi tak zwanymi obozami śmierci, co jest w ogóle szkoda, że to zostało tak zrobione późno, bo dopiero w tym roku. Ale my musimy skutecznie wygrać tą bitwę o prawdę, bo nie możemy dopuszczać do tego, żebyśmy byli oskarżani o coś, co nie, nie wprowadziliśmy. Panie pośle, to skoro. Um... Ten film, ale myślę, że wiele innych działań e, związanych, przy, które się uaktywniają przy okazji tego konfliktu e, m, o, 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 o historię. E, czy to, skoro to jest atak e, zorganizowany przez służby specjalne, dezinformacja, to co robią z kolei nasze służby specjalne, co powinny robić, no, aby zabezpieczyć nas przed tego typu atakami? No bo skoro to jest w tym obszarze służb specjalnych, no to chyba czyli tutaj to stanie. umiejętnie, wejść według służby. mnie służby specjalne może nie mamy stuprocentowych dowodów, że to one za tym wszystkim stały. Ja mówię, że umiejętnie podsycają tą atmosferę i działania propagandowe. Federacja Rosyjska w tym jest naprawdę bardzo dobra i bardzo skuteczna w takim rodzaju dezinformacji, różnego rodzaju trollingu. My w przyszłym tygodniu na posiedzeniu komisji będziemy się zajmować atakami ha hakerskimi, będziemy oczekiwać informacji ze strony naszych służb, ale ministerstw w tym zakresie, bo dla nas jest to ważna sprawa za rok 2017 i 16, dlatego żeby właśnie odpytać ich to, co pan redaktor zadał bardzo celne pytanie odnośnie co my możemy zrobić, jakie możemy przeciwdziałania wprowadzić. Już takim dobrym dowodem, że rząd pracuje został powołany zespół. Wczoraj pani rzecznik poinformowała rządu, że został zespół powołany do właśnie tego rodzaju działań i przeciwdziałań. Panie pośle przytoczę nazwę tego zespołu, tak. bo ona jest Długa. Co no powiedzmy, nie tylko. Tak, długa nade wszystko, no ale też myślę, że ciekawa. Międzynarodowy zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom inspirowanym nienawiścią na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Długa nazwa, ale powiem panu. Zwięzła, jakbym powiedział. Zwięzła, ale. Moim zdaniem, że troszeczkę wprowadzająca w błąd, bo nie wiem, dlaczego w tej nazwie znalazło się na pierwszym miejscu propagowanie faszyzmu. Nie wiem, dlaczego się znalazło. To już jest kwestia do inicjatorów, do ministra spraw wewnętrznych i administracji, bo to na jego wniosek premier powołał ten zespół. Ja uważam, że dobrze, że to na takim wysokim szczeblu międzyrosortowego zespołu została ta sprawa podniesiona. Dlatego, żeby wyprowadzić, doprowadzić do analizy przepisów prawnych w polskim prawie i żeby tak naprawdę też zebrać tą całą wiedzę, która jest zarówno w organach ścigania, czyli tutaj za to odpowiada w, polskim, w polskich służbach specjalnych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale też policja ma duże znaczenie. Do przeciwdziałania tego rodzaju rzeczom, jak właśnie jest totalitaryzm i manifestowanie nazizmu, czy też komunizmu, który jest brew naszej konstytucji. Jest jasny zapis w tych kwestiach, ale żeby to przełożyć i żeby wprowadzić skuteczne prawo, dlatego że ostatnimi czasy polska opinia publiczna została zbulwersowana różnego rodzaju doniesieniami, że tutaj w Polsce jakoś nagle Budzi się faszyzm, nazizm, my wielokrotnie ze stron naszych przyjaciół z innych parlamentów, na przykład Słowacji, Czech, oni oskarżając na przykład marsz 11 listopada, marsz niepodległości, uważali, że to jest właśnie propagowanie tego rodzaju manifestacji. My tłumaczyliśmy, ale przepraszam bardzo, o co, o co chodzi? A oni twierdzą, że u nich właśnie też te ruchy się. Podnoszą i przyjeżdżają do Polski, i właśnie tutaj manifestują 11 listopada. My mówiliśmy, ale w Polsce jest to promil, może nawet pół promila e, ludzi, którzy biorą, uczestniczą w tego rodzaju i są e, skutecznie m, monitorowani, e, ale poszła niestety zła propaganda e, niestety skuteczna. W mediach międzynarodowych i musimy przeciwdziałać ale tego właśnie, rodzaju. Ale czy ten zespół, ten zespół będzie tylko monitorował, zbierał e, e, informacje, czy też będzie wypracowywał pewne rozwiązania prawne, Będzie czy roz... coś jeszcze innego będzie. będzie w moim przekonaniu będzie zbierał, monitorował, ale też będzie analizował przepisy prawna, prawa i będzie też tak naprawdę e, proponował różnego rodzaju zmiany legislacyjne, uproszczenie pewnych procedur, które są w ramach służb i nie tylko służb, ale też policji. W związku z tym jest to dobry moment do tego, żeby to przeciwdziałać, dlatego że sytuacja zmusiła nas do tego rodzaju rzeczy i to też jest pokazanie opinii międzynarodowej, że na wysokim szczeblu, bo to jest naprawdę bardzo wysoki szczebel zespół międzyresortowy. Pokazać, że my się tym problemem zamierzamy zająć i w sposób skuteczny, a nie tylko i wyłącznie fasadowy. A, a Pani Pośle, czy to nie będzie też taki bat na przykład na organizacje, które odwołują się do tradycji narodowej, nawet do tradycji ONR-u, ale to nie są organizacje, które mają cokolwiek wspólnego z faszyzmem, prawda? Czy na przykład narodowcy z faszyzmem mają właściwie nie mają nic wspólnego, a tym bardziej z innymi ustrojami totalitarnymi? Czy to nie jest pewien taki zabieg, jakby uleganie pewnym międzynarodowym opiniom, które twierdzą, że wszystko to, co narodowe, to, co prawicowe, to jest faszystowskie. Według doktryny e, Dymitrowa, e, ideologa. Panie że my naprawdę twardo stąpamy po ziemi i umiemy odróżnić różnego rodzaju organizacje i też ruchy. W związku z tym proszę być spokojny. W moim przekonaniu zespół będzie sprawnie pracował. I wypracuje dobre rozwiązania. A czy ten zespół zajmie się na przykład Polską Partią Komunistyczną, która działa w Polsce legalnie, ma stronę internetową. E, aktywiści tej partii chodzą na różnego rodzaju manifestacje. E, ostatnio tam się prezentowali z czerwonymi e, sztandarami, z czerwonymi flagami na e, Czarnym Marszu, tam którymi z kolei, który tam jest organizowany <coughs> i tak dalej. Panie redaktorze, wszystkie tego rodzaju organizacje najprawdopodobniej teraz będą przejrzane, ich statuty, to wszystko będzie przeanalizowane i będzie zrealizowane skutecznie. Jeżeli jest łamane prawo, no to oczekuję od tego, że ten zespół będzie wnioskował o ukaranie tych organizacji i po prostu delegalizację. Panie pośle, wróćmy jeszcze do tej dezinformacji i do ataków hakerskich. To na najbliższym posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych będzie podejmowane, ale pana, z Pana wiedzy, jako eksperta, jako, jako posła, który się zajmuje służbami specjalnymi, problem ataków hakerskich dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa państwa, instytucji państwowych, a także prywatnych firm, to jest duży problem? Tak, ja uważam, że to jest duży problem i e, który zauważyliśmy przy różnego rodzaju akcjach przeprowadzanych przez Federację Rosyjską, e, typu atak właśnie na Ukrainę, w Donbasie czy też w Gruzji e, i różnego rodzaju nie tylko militarne działania, ale też działania hakerskie w cyberprzestrzeni były po prostu skorelowane i zsynchronizowane. W związku z tym e, my musimy przejrzeć naszą. Infrastrukturę krytyczną, my musimy też przejrzeć zabezpieczenia i musimy po prostu przeciwdziałać, i uważam, że tutaj jest ogromna rola zarówno służb specjalnych, ale instytucji odpowiedzialnych Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odpowiada za tego rodzaju część, no i siły zbrojne jako minister obrony narodowej, żeby przeciwdziałać różnego rodzaju atakom i żeby doprowadzić do analizy. Przepisów prawnych i do tego, czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć, y, też, bo nie możemy być tylko y, stawać na roli y, broniącej, ale musimy też zbudować formację, która będzie odpowiadała y, w cyberprzestrzeni y, atakiem. I uważam, że tutaj też rola jest służb specjalnych do wypracowania tego rodzaju modeli. Yy, w Rosji, Rosjanie powołali wojska operacji informacyjnych, czy my tak. też na wzór, tych tej formacji będziemy swoje wojska operacji informacyjnych powoływać. My nie powinniśmy? mamy tego rodzaju rodzaju sił zbrojnych, ale pewnie w przyszłości będziemy musieli się nad tym zastanowić. Stany Zjednoczone tego rodzaju mają instytucje jasno wypracowane i rozbudowane. My powinniśmy zgromadzić i zsynchronizować i skoordynować to co już dzisiaj mamy. No tak. Panie pośle, Rosja bardzo jest aktywna i w Polsce, i w ogóle w Europie. Te ataki hakerskie z jednej strony na prywatne firmy, na instytucje publiczne i tak dalej, ale z drugiej strony bardzo szeroka działalność dezinformacyjna. No, między innymi oskarża się właśnie Rosja o to, że te działania dezinformacyjne, propaganda i różnego rodzaju manipulacje spowodowały, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej w Katalonii doszło do takiego napięcia, do, w Hiszpanii do takiego napięcia w związku z Katalonią. E, u nas też tych różnych dezinformacji jest coraz więcej. No panie redaktorze, to nie tylko też dezinformacja, ale też są te ataki na banki, na całą infrastrukturę, którą tak naprawdę dotyczy każdego obywatela. W związku z tym, tak jak powiedziałem, my musimy dokładnie zrobić przegląd i stąd to posiedzenie nasze środowe na posiedzeniu komisji. Będziemy po prostu oczekiwać rzetelną informację i też propozycje, które rząd przygotowuje w tym zakresie, bo uważam, że bezpieczeństwo nie kończy się na bezpieczeństwie militarnym, ale też dotyczy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. A jak są chronione nasze granice? Komisja do spraw służb specjalnych, jakby, wizytuje naszą granicę wschodnią, Południową. Jak w tej chwili, yy, z pana zdaniem, wygląda zabezpieczenie naszych granic? My rozpoczęliśmy projekt Granica, dlatego że doszliśmy do wniosku, że musimy przy tej sytuacji ogólnej, międzynarodowej w Europie, która się dzieje, czyli kryzys uchodźcy, który też skutecznie Rosja wykorzystuje w swojej propagandzie przeciw Polsce, ale nie tylko i w Unii Europejskiej i z tego rodzaju różnego rodzaju. Komisja Europejska ma swoje stanowiska o relokację i to jest takie typowe działanie wymuszające na stronę polską. Doszliśmy do wniosku, że musimy zobaczyć na e, fizycznie, pojechać i zrobiliśmy objazd granicy w zeszłym roku. E, wizytowaliśmy granicę wschodnią, granicę północną. E, ten projekt w tym roku będzie kontynuowany i będzie granica południowa. I granica zachodnia, i chodzi o to, żeby zobaczyć, jak właśnie wygląda koordynacja tych uczestników, którzy są po stronie ministerstw, służb specjalnych, fizycznie tam, czego brakuje, co powinno się zmienić, jakie przepisy powinny zostać jeszcze zmienione, doprecyzowane, tak żeby po prostu polscy obywatele byli bezpieczni. I rozpoczęliśmy ten projekt, żeby po prostu. Dokonać takiej analizy i wypracować pewien model, bo chodzi o to, żeby parlament nie był tylko i wyłącznie miejscem do tego, że uchwala się prawo, ale też wskazuje rządowi, ma taką możliwość do tego, żeby był partnerem do rozmowy i proponuje różnego rodzaju rozwiązania. Nie tylko strona rządowa czy posłowie w postaci klubów poselskich mają inicjatywę, legislacyjną, oczywiście prezydent, senat, ale chodzi o to, żeby wypracować stanowisko, jednolite stanowisko całej komisji, tak żeby po prostu pokazać, że parlament patrzy z punktu widzenia bezpieczeństwa i chodzi o to, żeby skoordynować różnego rodzaju działania. Tychże instytucji począwszych o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, służby specjalne i ministra obrony narodowej w jedną całość. Panie pośle, ale ta nasza granica wschodnia, ona jest dobrze zabezpieczona. Teraz słyszymy z kolei, że z powodu dzika będzie zbudowany mur. Czy o, na naszej o, granicy. Nie jestem wschodniej... ekspertem od zwierząt, tak, z całym ale... szacunkiem. Myślę, że będzie to dodatkowe zabezpieczenie. Bo <laughs> słyszymy od czasu do czasu, że są próby przemytu, zwłaszcza. Obywateli z Afganistanu, z, z krajów z Czeczenii i tak dalej. Pamiętamy słynną sytuację, kiedy w Brześciu były, czekali na przejście przez polską granicę też obywatele czeczeńscy. Bo to była jakaś prowokacja też poniekąd w związku z, z polityką imigracyjną rządu polskiego. Rzeczywiście ta granica jest bezpieczna, że osoby, prawda, imigranci nie będą się przez nią przedostawać. W stu procentach nie ma nigdy pewności, dlatego że pracują tam funkcjonariusze Straży Granicznej, e, Krajowej Administracji Skarbowej, której odpowiadają fizycznie za bezpieczeństwo tej granicy. Ale to, co zobaczyliśmy, tak naprawdę zobaczyliśmy i jesteśmy e, zadowoleni na takim poziomie, jakim e, oni <coughs> pracują, czyli tutaj wielki szacunek do Straży Granicznej. I dlatego odpowiedzią też było rządu, żeby stworzyć te instytucje jak służba celna i inne rodzaje podległe ministrowi finansów w jedną całość. I stąd powstała Krajowa Administracja Skarbowa, chodzi o to, żeby ona lepiej funkcjonowała na tej granicy, zarówno wewnętrznej i zewnętrznej Unii Europejskiej, tak żeby właśnie chronić tą granicę. I to, co, dziś, to, co wtedy zobaczyliśmy. E, uważamy, że jest na poziomie e, dobrym, możemy się czuć e, bezpieczni, te granice są bezpieczne, ale też potrzeba jest modernizacji, przejść granicznych, e, potrzeba zwiększenia e, środków, jest plan modernizacji ministra spraw wewnętrznych i administracji służb mundurowych, straży granicznej. Chodzi o to, żeby jeszcze wzmocnić tą. E, Strukturę. Panie pośle, na koniec jeszcze pana poproszę o komentarz do zmian w Wojskowych Służbach Specjalnych. Mianowicie jest już nie tylko nowy szef SKW, ale też są nowi zastępcy. Te zmiany będą dalej szły w głąb, pana zdaniem? To zobaczymy, dlatego że mamy od dwóch tygodni nowego szefa, pana ministra Materkę. On dobiera sobie skład i nowych zastępców. Przypomnę, że to nie jest tak, że wymienił wszystkich zastępców. Jest kontynuacja. Pan pułkownik podpułkownik Marek Utracki został na stanowisku, tylko się zmienił jeden szef. Odszedł pan podpułkownik, pułkownik Tomasz Grudziński. Są teraz nowi zastępcy. Oni będą patrzeć na to, jak funkcjonuje służba kontrwywiadu wojskowego, bo o, to, o niej mówimy. I uważam, że to jest dobra zmiana, dlatego że nowi zastępcy to są e, oficerowie służb specjalnych z, z wielkim doświadczeniem od 2000 roku w służbach specjalnych e, zarówno pracują na jeden z nich pracował na kierunku operacyjnym drugi pracował w informacji e, niejawnej jest ekspertem i uważam, że to są e, dobre zmiany i że ta służba e, przyniesie jej to efekt i skutek dlatego że ta służba jest bardzo kluczowym e, strukturą w systemie bezpieczeństwa państwa bo odpowiada za Bezpieczeństwo militarne, żołnierzy, przypomnę, mamy żołnierzy natowskich. Tutaj chodzi o to, że trzeba im zapewnić to bezpieczeństwo kontrwiadowcze. I odpowiadają za bezpieczeństwo kontrwiadowcze, przemysłowe i w ogóle jest to bardzo duża działka w wojskowych służbach do tego, żeby to po prostu zrealizować. Ucieszyła Pana dzisiejsza deklaracja Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że będą nominacje generalskie na 1 marca i jakby konflikt połac prezydencki zakończony? Powiem szczerze, że kamień z serca mi spadł, bo uważam, że tak naprawdę nominacje generalskie powinny już od dawna być zrealizowane, dlatego że Siły zbrojne muszą się rozwijać. Wielu generałów odeszło ze służby i muszą być następcy, dlatego że to jest stron naszego funkcjonowania, naszych sił zbrojnych. I dobrze, że będą te nominacje słusznie na 1 marca. To jest szczególna rocznica, w związku z tym cieszę się, że jest to ta pierwszy etap, dlatego że to jest taki krwiobieg sił zbrojnych, generałowie. Oni muszą dowodzić, oni muszą realizować swoje zadania. Panie pośle, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był poseł Marek Kopioła z Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę. Polski Punkt Widzenia już jutro. 21.40 początek programu. Teraz życzę państwu dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Dobranoc.